Cześć, dzisiaj sobie zrobimy replikę ESG. Co będzie nam potrzebne, to dwie takie dłuższe rurki, dwie krótsze, jedną taką krótką i rolkę po izolacji. Do tego zrobienia potrzebujemy kleju na gorąco, nożyka do tapet, no i zapasowego kleju to jeszcze tego. No i kto chce, to taką taśmą. Taką taśmą sobie obkleić to można, tak jak w moim przypadku. Więc ja sobie już tu powycinałem fragmenty, więc sobie nożyk do tapet to mi się chyba raczej nie przyda. Więc tak, te dwie ruły musimy połączyć tak, więc kleimy. Tu jest sklejenie. Tak, i te dwie rurki są teraz takie długa jedna. Tak, i teraz tą rurkę, tą dłuższą, jako magazynek, przyklejamy gdzieś tutaj, więc tak. O tak, tu na tym zgięciu. I tu poprawiamy. Wygląda to tak. Teraz tą mniejszą rurkę przyklejamy w tą stronę. Kleimy te podłogi się wszystko. Oj, sorry, w statyw walnąłem. Trzeba czekać, bo tu jest ta taśma nałożona. Na taśmę się nie przykleja za dobrze. No i to się teraz tak wygląda. No, tak wygląda to. Myślę, że wam się to spodoba. Jeszcze mamy dwie części. Zobaczymy, czy już wszystko. Zrobimy stopa, bo to nie chce coś przyschnąć. Niech trochę przeschnie. Dobra, jesteśmy już po przerwie. Klej nam zasechł, tutaj nic się nie rusza. Tak, teraz tą rolkę po taśmie, po izolacji w sumie, podklejamy tu, o, w tym miejscu. Tu będzie taki jakby spust. Klej się kończy, trzeba wsadzić nowy.
I tutaj lejemy. Wypada. Tutaj też trzeba trochę odczekać, więc przerwa. Dobra, mamy klej zaschnięty. Nasza replika wygląda tak. Ja sobie jeszcze wcześniej, jak to już robiłem, dorobiłem oto taką lupę. I sobie ją przykleję. Wy też to możecie. Po prostu robicie dwie takie te półeczki. Chciałem to skręcane robić, ale nie. I rolkę na przykład po papierze toaletowym, albo takie jemięte, grube takie. Uciąć można, więc nanosimy tu kleju. Włamałem w ten statyw. Ale parzy ten klej. I mamy gotową replikę. Będziemy ją ulepszać. Mam zamiar jeszcze wstawić coś do środka. Dorobić kolbę. Tu muszkę z przodu. Tu taki ten krzyżyk, taką siatkę. No i chcę zrobić, żeby ona działała. Tu w środku poprowadzić taką rurkę stąd. Tu od starej zabawki, od starego pistoletu. Spust to samo. Tutaj jakoś wsadzany magazynek tu, żeby wsadzać. No i replika jest taka. Wygląda ona tak. Więc komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie.